Siema wszystkim, z tej strony Soul, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić naprawdę dużą ilość expa. I co ten sam się zrobi, dajemy sobie tutaj szukaj i wpisujemy sobie teraz kod. Kod to jest 7198, następnie wpisujemy sobie 1442, na samym końcu 2234. Dajemy sobie enter, oczywiście wybieramy pierwszą mapkę po lewej stronie. Pamiętajcie także, że była tutaj opcja prywatna oraz pamiętajcie, że było tutaj XP. Ponieważ jeżeli tego nie będzie, to po prostu tego expa nie dostaniecie. Dajemy sobie wybierz, dajemy sobie raj, teraz szybko chodzimy do sklepu i wpisujemy kod Soul. Jeżeli to zrobiliście, naprawdę bardzo wam dziękuję, bo dzięki temu mogę robić dla was konkursy i po prostu mi to pomaga. Więc jeżeli to zrobiliście, naprawdę bardzo wam dziękuję i teraz po prostu czekamy, aż was załaduje. No i teraz widzicie, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje na tej mapie, o co to chodzi, ale jeżeli was załadowało, to teraz jeden co musicie zrobić, to po prostu sobie wbijamy tutaj i jeżeli będzie tutaj, idziemy dokładnie w to miejsce, tu schodzimy i robimy dowolną emotkę. Teraz was powinno przeteleportować, jeżeli sobie anulujecie tą emotkę, tylko musicie wziąć jakoś taką, żeby się anulowała. I przeteleportuje was, no i teraz po prostu czekamy, aż ten timer dobiegnie końca. Możecie sobie pobić do tych dzików, żeby mieć expa, więc bierzemy sobie to, no nie wiem, strzelamy do nich czy coś. I po prostu teraz, nie wiem, czy to daje expa jakiegoś, czy nie wiem, co to robi. Jak widzicie, dostajemy expa, po prostu sobie czekamy, aż ten timer dobiegnie końca. Jeżeli czas się skończył, to podchodzimy sobie tutaj i musimy sobie wpisać kod. Kod to jest 248. Dajmy sobie, źle wpisałem, więc jeszcze raz, dwa, jeszcze raz, dwa, kurde, jeszcze raz wpisujemy, dobra, raz, tutaj ma być 4, tutaj ma być 8. Dajmy sobie confirm, no i teraz po prostu dajemy sobie tutaj na dole start AFK i dajemy sobie tutaj stół, idziemy do, weźmy sobie grapper i idziemy do Aria. Teraz musimy sobie podejść do kilku miejsc. Pierwsze miejsce będzie tutaj przy tym brązowym aucie, więc sobie tutaj podbijamy. I tutaj będzie pierwszy przycisk. Klikamy sobie E. I teraz sobie stąd wychodzimy. I wracamy sobie. Jak widzicie, expo dostajemy, więc wracamy sobie tam z powrotem. I teraz sobie wbijamy znowu tutaj na confirm. I dajemy sobie z powrotem na secret area. Teraz lecimy do kolejnych miejsc. Czyli kolejne miejsce będzie na busie bojowym, więc sobie do niego po prostu wbijamy. Dokładnie tutaj. I tu klikamy E. Idziemy sobie teraz do kolejnego miejsca. Będą jeszcze tutaj trzy miejsca, więc wchodzimy sobie tutaj na pierwsze. Dokładnie w tym miejscu. I tu musimy sobie wejść na górę. Tu będzie przycisk, klikamy sobie E. Lecimy sobie do kolejnego miejsca. Czyli po prostu wbijamy tutaj na most. Tylko żeby nie wbić na górę, tylko tutaj dokładnie w to miejsce. Jeszcze raz. I w tym miejscu przycisk, klikamy sobie E. Za niego także zaczniemy dostawać expa. I teraz musimy pójść na ten most dokładnie tutaj. I tu będzie przycisk, klikamy sobie go i za niego także zaczniemy dostawać expa. I tutaj ten exp jest nielimitowany, dlatego po prostu dostajecie go mniej. I teraz życzę wam powodzenia w expie. No i widzimy się w kolejnej mapce jutro o godzinie 15. Siemanko.